Siemanko, z tej strony Sneaker Meister i witam Was w kolejnym odcinku z serii Takie Buty. Mieliśmy jednotygodniową przerwę, ale już teraz wracamy, a wracamy z Mateuszem Kostrzewskim, czyli takim w sumie małym albo dużym mistrzem Photoshopa, który współpracował z takimi firmami jak Diverse, Puma, no w sumie ze mną też współpracował oraz z Prixem. Jakże ma na swoim koncie naprawdę bardzo dużo fajnych projektów i dzisiaj pogadamy sobie właśnie o Photoshopie, o fotografii. Można powiedzieć tytułowo buciarskiej, ponieważ pomimo tego, że Mateusz ciebie tak nie nazywa, że jest jakimś takim streetwearowym, powiedzmy, fotografem, ale można zobaczyć u niego na koncie naprawdę dużo, dużo fajnych fotek, które są właśnie w takich klimatach. Siemanko, Mateusz. Siemanko, dzięki wielkie za zaproszenie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, że mogę brać udział w czymś takim. I kurczę, mam nadzieję, że wyjdzie fajny odcinek, że pogadamy o ciekawych rzeczach. Ja też mam taką nadzieję. Jeszcze przed nagraniem tutaj zawsze zapominam w sumie w serii Takie Buty, że wspomnieć, że jeżeli Wam się spodoba, no to dajcie oczywiście łapkę pod filmikiem i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale, albo jeszcze tego nie zrobiliście. Także bardzo byłoby nam miło, a zaczniemy sobie w sumie od tego, jak w sumie zaczęła się Twoja miłość taka do Photoshopa, bo zdjęcia robisz, wiadomo, ale jednak Photoshop to jest coś takiego, co tutaj dodaje tym Twoim zdjęciom takiego szlifu, że widać naprawdę, że to jest mistrz Kostrzewy. No, to jest ciekawe pytanie, bo sam nie do końca pamiętam, jak to się zaczęło. Wiem, że w przeszłości, nie wiem, gdzieś powiedzmy wczesne gimnazjum, pierwszy raz tak naprawdę chwyciłem za aparat, żeby pójść ze znajomymi i porobić zdjęcia i tak dalej. Wyszły zdjęcia tragiczne, wszyscy mi mówili, że nie umiem robić zdjęć, nie potrafię w ogóle. I pewnie tak podświadomie wyszło, że chwytałem za ten aparat coraz częściej. Zdjęcia wychodziły mi nie tak źle, jak wychodziły. A Photoshop przyszedł w momencie, kiedy tak naprawdę odpaliłem Instagrama i nagle widzę jakieś kampanie różne reklamowe i się tak zastanawiam, ty kurczę, jak to jest zrobione, nie? Dowiedziałem się o właśnie tym programie, o Photoshopie. Potem jeszcze, w tym samym momencie właśnie zauważyłem gościa, który robi takie edity, które no ja robię teraz. I zaciekawiło mnie to, bo na przykład zobaczyłem zdjęcie, co to było za zdjęcie. Chyba było coś w stylu, że gościu trzyma ramę i widać mu tylko dolną część. Jakby on przechodził przez ramę, jakby to był portal w ogóle jakiś. To mnie tak zaciekawiło, jak to zrobić. No i szybko googlowałem na YouTubie, zacząłem szukać poradników różnych. I tak to właściwie się zaczęło. Przez długi czas, jak na przykład dowiedziałem się, jak zrobić neony, to strasznie neony katowałem. Za każdym razem po prostu nauczyłem się jakiejś nowej sztuczki. To byłem jak dziecko, które właśnie jara się nową sztuczką i cały czas chce ją wszystkim pokazać. Więc tak to było z moim Photoshopem. Ale to jest ciekawe, bo no w sumie tutaj możesz dać przykład, że faktycznie można zostać bardzo dobrym fotografem od bycia po prostu osobą, której nigdy się nie daje aparatu, bo na przykład na wakacjach totalnie nie zrobi ci dobrego zdjęcia. To jakbyśmy byli na przykład w Tajlandii i mówię, Aleks, dawaj, zrób nam fotkę, nie? Piękna po prostu, taka złota kopuła, świątynia, no nie? I moja dziewczyna jeszcze ma takie wyczucie, że wie, jak zrobić tą fotkę, żeby to fajnie wyglądało. Aleks, zrób fotkę, mamy fajnie, zobaczcie, ja patrzę, Aleks, to jesteśmy my, schody i pół tej świątyni, że w ogóle nie widać tej kopuły, niczego po prostu nie widać, tylko kawałek nas i same schody, to nie? No i jeżeli się zaweźmiecie, no to jak widać można z takiego poziomu, powiedzmy, fotografa, któremu nikt nie chce dać nawet komórki do ręki, to można wyjść na naprawdę mega kozaka. A jeżeli chodzi o takie właśnie sesje fotograficzne i mówiłeś, że właśnie katowałeś te neony, to w sumie taką najbardziej popularną fotką, też mówiłeś, że najbardziej cię wybiła w sumie, jest ta fotka z Baxem, któremu zrobiłeś Air Maxy jedynki z Parra, takie właśnie w stylu neonków i jego profilowe, które do teraz ma w sumie, no, z piorunami. To jest super. No, to zdjęcie, kurczę, miałem taki pomysł właśnie, żeby zrobić, już byłem trochę wprawiony w tym Photoshopie, wiedziałem mniej więcej, co robię. I tak miałem pomysł, kurczę, zrobiłbym zdjęcie jakiegoś buta, który byłby super szybki, no, najszybszy but na świecie. No to tak patrzę po Instagramie i widzę profil Baxa, no to od razu go zaobserwowałem, zobaczyłem, że on jest buciarzem strasznym. W pozytywnym oczywiście znaczeniu. I patrzę, kurczę, no ma fajne buty,
jeszcze jakby nie byłem w tym całym streetwearze i butgrze, napisałem do niego i spytałem się: Manko, czy mógłbyś na przykład, jak masz gdzieś na wierzchu zdjęcie takie i siakie, to jakbyś mógł mi podesłać, to byłoby super, nie? No to odpisał, że wszystko spoko, wysłał mi to zdjęcie. I ja takie, mam to zdjęcie, otwieram Photoshopa i teraz co by z tym zrobić? Mówię, okej, dobra, neony, fajne kolory ma, będzie pasowało, no i zacząłem się bawić. To wszystko na freestylu wyszło, jak w sumie większość moich fot. I spoko, podesłałem mu je, spodobało mu się. No i potem on wrzucił na swój profil, ja wrzuciłem na swój profil. Ja tam, nie wiem, może miałem chyba 700 obserwujących w tamtym momencie. I potem, jak się ta fota pojawiła na Instagramie u mnie i u niego, nagle po prostu taki wybuch był, takie wielkie boom, że z 700 obserwujących zrobiło się 1100-1200 u mnie. Milion repostów w ogóle, to poleciało w świat i to konkretnie. I to był taki fajny zastrzyk, bo jeszcze byłem w takim trudnym życiowym momencie, że rzucałem studia i takie, kurde, dobra, idę w to, będę to katował i naprawdę od tego tak naprawdę się zaczęło to, co jest teraz, nie? Nie takie no bo byle Photoshopy, sumie... tylko teraz jakby bardziej się staram nad tym. Czaję, bo w sumie wtedy to nie było jeszcze takie popularne, nie? Bo teraz można zobaczyć już więcej takich fotek faktycznie z Photoshopem. Ja też tam czasami coś próbuję, może nie w Photoshopie samym, bo nie mam tego programu, ale w jakimś tam innym. I coraz więcej osób gdzieś tam nad tym działa i też są coraz łatwiejsze narzędzia tak naprawdę do tego, bo są już programy, które same tam jakby wytwarzają niektóre efekty, nie? I nie musisz tam długo pracować nad tym, nie? Tak jak ja dzisiaj na przykład tam dodawałem tą fotkę z tymi lajkami i to jakby, że mnie tam trochę rozmywa z tyłu, że tak powiem, jakbym uciekał, nie? Tak w Avengersach. Nie widziałem już tego, muszę nadrobić. No to możesz, to możesz zobaczyć dzisiaj. No to w sumie to jest, wiesz, jedno pociągnięcie palcem na aplikacji, która ci robi ten efekt, potem dodanie jednego zdjęcia i to wszystko się fajnie pasuje, a jeszcze tam powiedzmy 2 lata temu, 3 lata temu, no to jednak nie było to aż tak popularne, nie? Jakby wszystko teraz idzie w tą stronę, że załatwi ci to jedna aplikacja na telefon. Ja się bawię Photoshopem, coś, jakieś efekty na twarzy, dajmy na to. Jakieś kwiaty wychodzące w ogóle z twarzy, twarz, nie wiem, w ogóle jakieś kawałki odstają i tak dalej. I potem patrzę na Instagramie, jest dokładnie taki filtr. Już to jest zrobione, każdy może sobie to odpalić, nie? Więc siedzę na kresie i myślę, kurczę, no dobra, to jest mój koniec, nie? Filtry przejmują Photoshopa, nie? I no właśnie, jestem ciekaw, jak wy reagujecie na to w sumie. Jak reagujecie na to, bo musicie się teraz trochę też iść jeszcze bardziej do przodu, żeby coś zrobić, czego te filtry nie potrafią, nie? To filtrom jeszcze trochę brakuje na szczęście. Jest coraz lepiej, ale myślę, że jesteśmy jakby graficy, cokolwiek, są w stanie żyć w symbiozie z tymi filtrami, no bo jakby mogą wykorzystać na swoją korzyść to wszystko. To nie jest tak, że coś działa przeciwko czemuś, nie? Jest narzędzie, to możesz z niego korzystać, tak? Możesz wyciągnąć z niego 100%, a nawet 110%, jak dobrze pójdzie, nie? No ty sam wszystko... tworzysz filtry, nie? Na przykład... Instagrama masz chyba 3, nie? Tak, mam 3, jeden zaraz się usunie, bo nie zaktualizowałem go. więc korzystajcie, póki możecie. Ale no, filtry nie jest tak łatwo. Boże, nie jest tak trudno zrobić teraz. Każdy tak naprawdę nie musi być jakimś supermajstrem w Photoshopie czy w jakimkolwiek innym programie graficznym, żeby ogarnął robienie filtrów na Instagrama. To jest banalne. Jest dużo też poradników do tego. Na YouTubie, w Google znajdziesz wszystko tak naprawdę. O, a propos poradnika, to możecie wbijać też właśnie do Mateusza, bo właśnie otworzył swój kanał na YouTubie. Zapomniałem wspomnieć na samym początku i możecie tam dowiedzieć, jak robić właśnie niektóre rzeczy, jak neonki robić. To akurat mnie mega interesowało, bo to ostatnio jest dosyć popularne i właśnie twoi też znajomi, w większości był Paulina też, twój współlokator, którzy właśnie z tym działają, to bardzo dużo dodają właśnie takich fotek gdzieś z neonkami. No bo też w zimę to jest fajny klimacik, nie? I jednak w zimę musisz większość rzeczy robić w nocy i po prostu trzeba gdzieś tam zboostować te kolory i fajnie to wygląda jednak, jak są te neonki. Tak, właśnie. Dopiero zaczynam z tym YouTube'em, jeszcze nie mam jednej konkretnej formy, w której bym nagrywał, cały czas się tym bawię.
Muszę popracować nad sobą, żeby jakoś ciekawie to przedstawić, no bo są trochę długie, ale myślę, że jakby jak obejrzycie cały, to na pewno się czegoś dowiecie. Planuję nagrywać regularnie, to będzie. Właśnie a propos zdjęć nocy, no to neony są bardzo ciekawym przykładem, bo jesteśmy we Wrocławiu, mamy ulicę neonów. No i właśnie. Jak już właśnie jest dostęp do tej jednej rzeczy, która dodaje jakiegoś super futurystycznego klimatu, to nagle wszyscy w to idą. I no, strasznie szybko można przepalić pomysł. Już nie chciałem używać brzydkich słów, ale wiecie, o co mi chodzi. No a propos też to... No mów, sorry. Nie, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że jeżeli chodzi właśnie o Wrocławiu, o ulicę z neonami, to jeżeli ktoś przyjeżdża do Wrocławia i chce zrobić tam fotkę, to radzę wtedy, kiedy jest dosyć kiepska pogoda i nie, to jakby wiecie, jest jakiś dzień, gdzie ludzie pracują, bo jak byliśmy na fotogajdzie tym pierwszym we Wrocławiu razem, to pamiętasz, tam normalnie stały dziewczyny w kolejce i była kolejka na 10 osób, żeby robić tam miejscu fotki obok nas, gdzie siedzieliśmy, nie? No to tak, już potem była można się nastać trochę. Tak, dzieciaków i my się, tam parę osób z naszej ekipy jeszcze do nich doszło, w ogóle ktoś komuś na barana wskakiwał, więc to była niezła akcja. A stąd no, też masz fotkę, nie? Cały czas takim. Szłam? Stamtąd też masz fotkę, nie? Reeboku, który tak, zrobiłem jedną fotkę, poprosiłem ziomeczka, żeby zdjął buta i go tak w ręce trzymał wysoko, a ja sobie go potem wyciąłem, właśnie też zrobiłem neonek. A propos tych zdjęć, tak wracając, to właśnie mieliśmy ostatnio taką dziwną sytuację, bo poszliśmy z majstrem tutaj na zdjęcia, dostał jakieś rzeczy, które chciał zrobić zdjęcie, no i okej, jest noc, myślę sobie, dobra, dam radę, będzie wszystko spoko, fajnie wyjdzie. No i zdjęcia na aparacie wyglądały mega. Naprawdę mi się bardzo to podobało, potem otwieram komputer. No, mi też. Nie, to nie przejdzie, nie ma opcji, nie? Od razu mu piszę, słuchaj, stary, jest problem, bo one są nieostre, one są jakieś, one są siakie. No i musieliśmy powtórzyć zdjęcia, więc trzeba też uważać na to, bo nocne zdjęcia, mimo że wyglądają fajnie, to jednak żeby zrobić naprawdę dobre zdjęcie, to trzeba też jednak mieć sprzęt. Teoretycznie dobre zdjęcie może zrobić wszystkim, co zrobić zdjęcie, ale no, nie do końca czasem. Czasem właśnie jest na odwrót. No, ja właśnie wszedłem wtedy i tak widzę, że to napisałem, no dobra, nie, że to zobaczę, to pewnie nie jest ten, nie, nic tam strasznego i coś tam wyciągnie, że będzie git, nie, ale tak patrzę i takie całe rozmazane, tak mówię, no nie wiem, czy z tego już coś wyciągniesz, a znam cię pod tym względem, że naprawdę dużo jesteś w stanie tam zrobić i tak tam kolorystycznie to fajnie pociągnąłeś, ale to było strasznie nieostre, nie, no. I trzeba to było robić na nowo. Więc jeżeli idziecie gdzieś na fotki nocne, to trzeba się tak przygotować, żeby gdzieś tam mieć więcej tego światła też, nie? Bo tam, gdzie myśmy robili, no to tak. Było mega mało światła i tylko te takie lampy, powiedzmy, nocne, nie? Co, ja mam tu 10-letnią czy kilkuletnią lustrzankę, z którą się bawię już od kilku ładnych lat, więc wiem, że ten sprzęt nie potrafi wyciągnąć mega rzeczy. No, wiadomo, że potem już niektóre obiektywy około 10 tysięcy kosztują, niektóre aparaty nawet więcej, nie? No, to jest, spodziewam się, że to może być czasami mało, nawet te kilkanaście tysięcy, także no, przy już takim robieniu... Nie, wiesz co, te ceny aż tak straszne nie są tak naprawdę, bo ja jestem przed zakupem nowego, nowej lustrzanki. Obiektywy już mam, więc obiektywy nawet można też dostać taniej, zależy jaką platformę masz, czy to jest na przykład Nikon, no to do Nikona jest dużo zamienników różnych, typu one się nazywa Yongnuo, Nikora obiektywy też są, no są troszkę drogie, ale nie tak jak na przykład Sonego, Sony, Sigma i tak dalej, one to są topowe marki, ale jeżeli chodzi o sprzęt, no to dobry sprzęt, samą lustrzankę można wyciągnąć w granicach 4000 zł i to wcale nie jest aż tak straszna kwota, jak właśnie wspomniałeś o kilkunastu tysiącach. To już jest w ogóle inny poziom. Bo jeśli potrafisz zdjęcia robić, jeśli potrafisz je dobrze obrobić, to nie ma problemu, możesz zrobić całą kampanię jakąś reklamową po prostu Nikonem za 3000. A jeżeli chodzi właśnie o kampanię, to już na samym początku powiedziałem, że robiłeś kampanię właśnie dla Pumy i dla Diverse, co w sumie nie znam chyba nikogo innego, jeżeli chodzi o fotografów, którzy robili właśnie coś takiego.
Także jakbyś mógł przybliżyć w ogóle skąd się wzięłeś tam, o tak nie wiem, jak chcę nawet powiedzieć. Okay. Skąd cię tam wyczasnęli i jak wyglądała w ogóle taka kampania, jak to wygląda tak od kuchni? Wiesz co, to nie tak, że to była kampania, po prostu zostałem zaproszony do współpracy. W ramach kampanii oczywiście, ale tą kampanię prowadziła agencja TIL. Którzy wcześniej właśnie zorganizowali spacer fotograficzny taki. On się nazywał Street Meet Warsaw. Ja chyba byłem, to była chyba pierwsza edycja, na której byłem. I to wyglądało tak, kilku ambasadorów, każdy tam miał swoje miejscówki. Mieliśmy spacer po Warszawie i robiliśmy zdjęcia. I to właśnie było we współpracy z Pumą. Event był zajebisty, naprawdę mega ludzi tam poznałem. I co dalej? Jak już się ten event skończył, wróciłem do domu, wrzuciłem do Lightrooma zdjęcia, zacząłem przeglądać. No to dobra, to sobie tak myślę, kurczę, fajnie byłoby coś szybko od razu zrobić. To się wrzuci na Instagrama, zobaczą, że wykonałem swoją pracę, jakby, że są efekty tego, że ja tam byłem, że mi się udało coś fajnego strzelić. No to dobra, no to wziąłem jakieś zdjęcie, zacząłem obrabiać i w ogóle nie miałem żadnego pomysłu, jak to zrobić. Żadnego. Szybko odpaliłem, nie wiem, to sobie w tle często lubię kreskówki albo filmy jakieś puszczać, bo jakby z nich można czerpać różne inspiracje, więc polecam się nafaszerować różnym contentem, dzięki czemu będziesz mógł wyciągać fajne rzeczy na swój sposób, nie? I zrobiłem jedno zdjęcie. Wrzuciłem je i bardzo się spodobało wszystkim, naprawdę wyszło super. No i tam po jakimś czasie, właśnie to jest to z takimi żylkami, jakby z takim dziwnym płynem na podłodze, to będziesz mógł wrzucić tutaj. No tutaj na pewno się pojawi, ja właśnie. I spoko, spodobało im się, no i jakiś czas temu, gdzieś tak parę miesięcy później, w wakacje to było chyba, albo pod koniec wakacji, tam pisze do mnie właśnie osoba z tej agencji i mówią, że się bardzo im spodobało, że fajne zdjęcia wyszły i tak dalej, no i że chcą mnie zaprosić do współpracy. Tak patrzę, że z Pumą. I spoglądam do briefu i widzę tam zdjęcia ziomka, właśnie o którym nie wspomniałem dokładnie nazwy, ale tam było zdjęcie ziomka, który jakby najbardziej mnie popchnął w stronę tego, żeby robić photoshopy. On się nazywa The Brightest Hour. I właśnie on, zobaczyłem jego zdjęcia w briefie i mówię, dobra, biorę to, biorę w ciemno. Coś tam dali mi jakieś buty do wyboru, żebym wziął, porobił im zdjęcia i tak dalej. Tak wyszło akurat, że w międzyczasie chyba był jakiś event. A nie, to było później. To jeszcze później, późniejsza współpraca. No i dobra, zrobiłem te zdjęcia. I to tak naprawdę tyle. Było kilku fotografów. Kilka osób właśnie zrobiło zdjęcia tym butom. Wszyscy mieli mniej więcej te same. I wyszło naprawdę spoko. A drugi raz jak współpracowałeś z Pumą, to co to było? Drugi raz też była właśnie kampania promocyjna buta konkretnego, chyba. Chyba buta albo jakiejś kampanii, akurat nie mam go tutaj nigdzie. Ale po prostu dostałem maila, że siemanko, fajnie ostatnio wyszło i zapraszamy cię jeszcze raz. Tam po drodze jeszcze było Alpha Industries z okazji 50-lecia lądowania na Księżycu, to też zrobiłem dla nich. No a, i to jest to z tym takim kometami wokół buta, tak? To chyba kojarzy. To było to wcześniejsze, tak? To było dla Pumy za pierwszym razem. Tam jest jeszcze zdjęcie. Chyba ci go nie wysłałem, ale gdzieś jest na Instagramie. I za drugim razem dostałem i chyba zaczęła się właśnie... Właśnie to chyba był początek lockdownu w ogóle, chyba początek COVID-a. No i tak siedzieliśmy w domu, ale każdy siedział w domu, ale właśnie był taki hashtag stay free to create, nie? Czyli że mimo, że siedzimy wszyscy w domu, no to możemy dalej robić zajebiste rzeczy. No i mam nadzieję, że wyszło zajebiście. No, mi się bardzo podoba to zdjęcie, sam but też mi się mega podoba i cały czas go mam na nogach, strasznie go katuję. No to widziałem, ostatnio pokazywałeś go, jak byliśmy właśnie na tej sesji. Na razie to tyle. Jakby
fajnie to wszystko wyszło, jest spoko content zrobiony, poszedł w świat, ludziom się chyba to spodobało, więc... No najważniejsze jest, że wiesz, że jak już jesteś raz dostrzeżony, to bardzo... W sensie akurat w tym biznesie często jest tak, że wiesz, nie można osiąść na laurach i cały czas musisz coś zrobić dobrego. To racja, ale w tym biznesie jak już zostaniesz dostrzeżony, to jest dużo łatwiej jednak, bo już gdzieś tam ktoś cię kojarzy i łatwiej jest potem to napisać do kogoś, kto już faktycznie coś zrobił dla ciebie i wyszło super, niż szukać następnych jakichś tam ludzi. Jeszcze oprócz Puby miałeś także współpracę z Diverse, co wcześniej mówiłem, i tutaj jak to się rozwiązało? Też znaleźli cię właśnie przez Instagrama, czy gdzieś cię znaleźli, to jakby też na jakimś tam micie, właśnie na jakimś powiedzmy wydarzeniu, ktoś cię poznał i zaproponował ci to, czy właśnie tak przez Instagrama, że zobaczyli co robisz i uznali, że mega spoko i też by było fajnie, byś dla nich coś zrobił? Wiesz co, to właśnie było przez Instagrama. Dostałem maila, chyba to było właśnie po StreetMeetie. Dostałem maila, że zapraszają mnie do współpracy z Diverse. Będzie to wszystko tak i siak. Ja na początku tak patrzę, czytam tego maila, że trochę dziwny sposób był napisany. Trochę mało oficjalnie. Ja sobie, dobra, no to sprawdzam, kto to napisał, sprawdzam, jaka agencja, czy ona w ogóle istnieje. Nawet napisałem na Facebooku do Diverse, czy oni współpracują z tą i z tą agencją. Nie chciałem jakby zostać oszukany w jakiś sposób czy coś, no po prostu tak jakoś wyszło, że spytałem. Odpisali, że tak, no to okej, zielone światło, lecimy. I po prostu jakaś agencja napisała do mnie, że słuchaj, fajnie by było, jakbyś współpracował z nami, my współpracujemy z Diversem i możemy zrobić fajne rzeczy z tego. I to po prostu już tak wyszło. Dostałem jakby parę rzeczy, materiały, które były niezbędne właśnie do tego, żeby te zdjęcia zrobić. I tak wyszło, no parę razy porobiłem dla nich zdjęcia, no i właśnie z COVID-em się skończyło. Nie wiem, czy to wróci, ale w sumie spoko rzeczy można zrobić. A jak to wygląda właśnie, w sumie no nie wiem, czy możesz o tym mówić i że też chcesz w sumie o tym gadać, ale jak to wygląda z punktu właśnie zarobków? Czy większość firm odzywa się jednak na współpracę takiej barterowej typowo, tak jak ja na przykład dostałem ze Sneaker Studio, że dostajesz jakieś produkty za to, że zrobisz im coś tam dla nich, czy tak, że się odzywają takie firmy, że już faktycznie chcą zapłacić za dane jakieś tam promocje, czy tam zrobienie zdjęć do swojej promocji? No bo to jest główny problem chyba fotografów tak naprawdę, bo fotograf tak naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas robi dużo rzeczy za darmo. No. I tak, no, to niestety chyba... trzeba robić za darmo rzeczy, żeby jakby się wyrobić, mieć doświadczenie, mieć już jakieś CV, boże nie CV, portfolio. To jest tak często właśnie jest barter. Na przykład dla mnie ja dużo razy robiłem za barter. Jakby, no spoko mi to odpowiada, bo ja wiem, że ja dopiero zaczynam, nie jestem żadną gwiazdą ani jakimś profesjonalnym fotografem, bo profesjonalistą jeszcze nie jestem, tak? Jeszcze ja się dalej tym bawię, ja jestem dalej powiedzmy trochę dzieciakiem jeszcze. Co prawda już 21 lat mam, no ale i tak ja dalej się tym bawię, dzikus jestem, więc no nie przeskoczę no tego. No akurat tak? W tym biznesie to, w sensie w tym biznesie, w tym co robisz i w tym co robimy w sumie wszyscy, jeżeli chodzi o takie właśnie z rzeczy powiązane z influencerką, nie wiem jak to powiedzieć, no z dodawaniem kontentu na Instagrama, YouTube i tak dalej, no to tutaj się liczy najbardziej chyba to takie wiesz, czucie się trochę jak dziecko i wiesz, odkrywanie rzeczy na nowo, kombinowanie, właśnie oglądanie różnych właśnie filmów, fotografii różnych rodzaju, inspirowanie się tym wszystkim. Bo ja widzę po sobie tak jak na przykład ile filmy i różne właśnie jakieś klipy, różne jakieś teledyski, głównie w sumie w filmach różnych jakieś science fiction, ile one potrafią dać inspiracji, ile potrafią właśnie dać takiego oglądu na to, jak jesteś w stanie coś wykonać, albo jak możesz coś zrobić. Także dziękuję Ci bardzo Mateusz za rozmowę, bo chyba tutaj wyczerpaliśmy już temat. Mam nadzieję, że fajnie się tutaj wszystko poukłada i wyjdzie z tego fajny odcinek. I mam nadzieję, że się zobaczymy tutaj gdzieś na kanale może jeszcze raz, bo mamy tutaj pewne pomysły, co by tutaj zrobić też z fotkami, bo bardzo dużo osób właśnie pyta, jak coś robić, czy jakie pomysły, nawet nie o pomysły, tylko w jaki sposób wykonać niektóre rzeczy, żeby tak ładnie wyglądały. A tak naprawdę do tego dużo nie trzeba, bo ja mam po prostu dobry telefon, jeżeli chodzi o aparat,
i jestem w stanie coś tam ogarnąć. I lustrzankę, która też ma 20 lat chyba, także i ogarnię. I fotografa pod ręką właśnie. Jak nie ma to już, to Marcin. Nie, teraz będziemy pokazywać raczej. To jest bardzo dobry pomysł, który faktycznie trzeba zrealizować. Ja dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Naprawdę super. Super się gadało. Fajne tematy poruszyliśmy i co? Dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia wszystkim i miłej sobotki. Narka.